Cześć, Klaus on Mars TV i Power BI Desktop Update, tym razem z listopada. Listopad w pełni, już na pewno widzieliście, że Power BI Desktop Update wyszedł już jakiś czas temu, zdążył się wygrzać, zdążyło się pojawić kilka fajnych podsumowań, a dzisiaj nasze. Jakie mamy trzy najfajniejsze rzeczy, które się pojawiły w tym update'cie? Numer 3, warte do zauważenia, nowy wygląd Power BI. Na razie w preview, ale warto się temu przyglądać. Numer 2. Formatowanie warunkowe dla przycisków. I numer 1. Visual Decomposition Tree, który pozwala na bardzo, bardzo dużo dodatkowych analiz, które mamy teraz w Power BI. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w listopadowym update'cie Power BI, to nowy wygląd wstęgi. Oczywiście rzuca się nienachalnie i nie tak od razu, dopiero wtedy, kiedy sobie włączymy, bo nowy wygląd to jeszcze jest opcja preview i możemy zdecydować, czy już chcemy się do niego przyzwyczajać, czy nie. Osobiście myślę, że fajnie już zacząć się przyzwyczajać do tego nowego wyglądu, ponieważ pamiętam swoje własne doświadczenia z przyzwyczajenia się do nowego wyglądu Office'a. Na początku było trochę słabo, na początku rzeczywiście ten wygląd lekko denerwował, ale już teraz przyzwyczajenie zrobiło swoje. Okej, więc jeśli chcemy się zacząć przyzwyczajać, to standardowo wszystkie nowe opcje włączamy w menu pliku i w opcjach, w preview features i to jest właśnie ta opcja, która odpowiada za całą tą zmianę. Oczywiście nie byłoby zbyt dużo hałasu o to, że tylko pozmieniały się ikonki, a tak naprawdę funkcjonalności żadnych, ale jest już nieźle, jest już całkiem fajnie, jeżeli chodzi o organizację elementów w Power BI-u, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy to zmieniać, jest bardziej intuicyjnie. I oczywiście jest też tak, że ta zmiana nie jest dla tych, którzy pracowali w Power BI już od dawna i którzy się przyzwyczaili do tego na przykład ciemnego wyglądu, za którym tęsknią, w tym ja, ale bardziej dla użytkowników, którzy będą przechodzić na przykład ze wspomnianego Excela na Power BI, po to, żeby było im wygodniej, żeby było wszystko bardziej intuicyjne, bardziej spójne. Z fajnych rzeczy, które mi się akurat podobają, to na przykład to, że mamy takie standardowe dla niektórych rzeczy zakładki wyróżnione i rzeczywiście pogrupowane tak, że ma to sens. W dodatku to nie chodzi tylko o to, że będziemy mieć nowy wygląd. Teraz musimy się nim zachwycać, że jest super świetny i w ogóle to jest wszystko, bo to nie jest ostatnie słowo Microsoftu, jeżeli chodzi o zmiany w wyglądzie. Podobno ma być dużo więcej, podobno ma też być powrót do tej ciemnej wersji, za którą niektórzy tęsknią. Więc zobaczymy, poczekamy. Kolejne update'y też na pewno przyniosą parę zmian w tej dziedzinie. Kolejna fajna rzecz, która została dodana w listopadzie, to formatowanie warunkowe dla przycisków. Ostatnio sporo się działo w temacie formatowania warunkowego, teraz przyszła kolej na przyciski. I jak my to możemy wykorzystać? W naszym przypadku utworzyłam sobie przycisk, który będzie mnie przekierowywał do konkretnego linku, akurat w tym przypadku na Wikipedii, po to, żebyśmy się nie bawili w wyszukiwanie jakichś innych stron, tylko tak standardowo Wikipedia, ze względu na kliknięcie na dany kraj. Teraz tak, klikamy, mamy, jesteśmy w stanie otworzyć sobie stronę z danym krajem i poczytać o nim. Oczywiście dynamicznie zmieniają nam się tutaj też te linki pod spodem i takie rzeczy możemy tworzyć od listopada, teraz oczywiście po zainstalowaniu Power BI Desktopa najnowszej wersji. I jak to wygląda? Jak to się tworzy? Teraz w akcjach pod przyciskiem możemy nie tylko wpisać sobie standardowy link, ale możemy go zrobić trochę dynamicznie. Dynamicznie, czyli przy użyciu formatowania warunkowego.
To jest miara, której używam do tego. W tooltipie używam tej samej miary, a na tekście używam wybranego kraju. Jak nie mamy żadnego wybranego, to nic się nie pojawia. Można oczywiście zrobić tutaj jakieś takie usprawnienie, że wyświetlimy tekst standardowy, wybierz kraj, żeby zostać do niego przekierowany. Jeżeli chodzi o sam kraj i pokazywanie akurat i przekierowywanie jego nazwy i przekierowywanie do Wikipedii biznesowo, ma to trochę mniejszy sens niż na przykład, wyobraźcie sobie, wybralibyśmy producenta albo naszego klienta. No w tym przypadku przekierowanie na stronę, na której znajdziemy dodatkowe informacje, już zyskuje większy sens biznesowy. W naszym chodzi o zaprezentowanie funkcjonalności, więc fajna rzecz. Zyskaliśmy nowe formatowanie warunkowe, możemy pokombinować, możemy się pobawić. Zachęcam do przetestowania. Ostatnia rzecz, jaką będę dzisiaj pokazywać, ostatnia, ale chyba najfajniejsza, to The Composition Tree. Bardzo wyczekiwana zmiana, taka, o której teraz zrobiło się głośno w internetach, więc bardzo zachęcam do poczytania artykułów, pooglądania filmików na ten temat, po to, aby się zainspirować. Więc tak, The Composition Tree, nowa wizualizacja, która została dodana z cyklu AI w Power BI. Jeśli zwróciliście uwagę, na początku tego update'u właśnie pojawiło nam się okienko z opcjami preview i jedną z tych opcji jest właśnie włączenie tej wizualizacji. Możemy ją potem wybrać standardowo i teraz tak, w The Composition Tree mamy możliwość wrzucenia dwóch rzeczy. Tego, co będziemy chcieć analizować i tego, według czego będziemy chcieć mieć dane analizowane. Czyli dostajemy taki wizual, który sam wyjaśni nam, co składa się na daną wartość. Czyli co wpłynęło na przykład na naszą sprzedaż. No to zobaczmy. Możemy analizować tą sprzedaż, oczywiście standardowo, według określonych wymiarów. Duża siła The Composition Tree jest też w tym, że tak naprawdę wyjaśniając sobie, co wpłynęło na naszą sprzedaż, co miało największy na nią wpływ, co najmniejszy, możemy robić względem wielu różnych wymiarów jednocześnie. Więc zróbmy. Wrzućmy sobie kraj, naszą sprzedaż, kraj. Wrzućmy sobie producenta i wrzućmy sobie standardowo jeszcze produkt. Rozwijając to nasze drzewo, możemy zdecydować, czy będziemy pokazywać, co miało największy wpływ, co najmniejszy. No, przejdźmy sobie kawałek dalej, zobaczmy, jak to się kształtowało ze względu na kraje. Możemy dalej przejść, a przejdźmy na segmenty. A tak, a czemu by nie? To, co tutaj robię, to właśnie możliwość przechodzenia pomiędzy wymiarami w dowolnej kolejności, w jakiej chcę. No i co z tego, że na przykład może bardziej naturalnie byłoby przejść od producenta, a potem do segmentu? Może tak, może nie. Mogę sprawdzać w każdą stronę. Fajne i od razu robi nam dużą analizę. Od razu nam pokazuje wartość biznesową naszych danych. Wykorzystuje właśnie AI w Power BI-u po to, żebyśmy nie musieli się męczyć, w jaki sposób najlepiej zobrazować dane, ale po to, żeby dostać szybką analizę tego, co tam w nich siedzi. Fajne, kolejny ukłon dla biznesu, bardzo przydatne, ułatwiające życie analitykom. Polecam sprawdzić samodzielnie. To tyle w listopadzie. Zapraszamy na wydanie grudniowe. Zobaczymy, co dostaniemy tym razem pod choinkę. Do zobaczenia. Cześć.